Po opublikowaniu niedawno krótkiego filmiku, w którym w obronę wziąłem księdza prałata Henryka Jankowskiego, odezwał się Peter Rajna. Mieszka w Berlinie już od lat. Już chyba dawno nie była w Polsce. Tego nie wiem. W każdym bądź razie napisał mi parę ciepłych słów, jakby odżyły stare wspomnienia sprzed kilkunastu lat. Właśnie wydarzeń z roku 2000-2001, czyli w Jedwabnem i wokół Jedwabnego, gdy się wówczas poznaliśmy, w takich niesamowitych okolicznościach. Otóż inny bardzo zacny człowiek i wielki Polak i patriota, dr Leszek Andrzej Szcześniak, stały publicysta tygodnika Tylko Polska i nie tylko, zaprosił mnie na spotkanie jego autorskie razem właśnie z Peterem Rajną. Zanim zacznę, dokończę ten wątek, powiem parę zdań o tym, kim jest Peter Rajna. Otóż on to jest Hindus, który w latach 60. studiował w Polsce, poznał Polkę, ożenił się z nią, zbliżył się do kręgów kościelnych, dokładnie tego nie wiem w jaki sposób. W każdym bądź razie został biografem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tylko jemu, w tym zaubeczonym naszej nieszczęśliwym państwie, kardynał mu wierzył. I jest on autorem, o ile dobrze pamiętam, bo miałem to wielokrotnie w ręku, czytałem sporą część tych książek, 7-tomowej biografii kardynała Wyszyńskiego. Każda z tych książek to są setki stron, razem to jest potężna praca. Z tego jest znany głównie w Polsce, ale również znany był i jest z bardzo patriotycznej postawy i w walce o prawdę, nawet jak ona jest najgorsza. I zawsze bronił naszego imienia. I na to spotkanie, które mnie zaprosił dr Leszek Szcześniak, a o nim też przy okazji warto więcej powiedzieć, zdecydował się, że pojedzie też na to spotkanie w Siedlcach, czyli pojechaliśmy moim samochodem we trójkę. W centralnym miejscu miasta, na jakiejś dużej sali, gdzie mogło być około 300, może 400, może 500 osób, zajęli miejsce za stołem prezydialnym. Ja się tam specjalnie nie wciskałem, bo to nie, ja byłem zaproszony i jakby no, nie chciałem konkurować z takimi postaciami jak i Rajna czy Szcześniak. To jest już najwyższa półka. Nie uważałem, że mam wiedzą z takimi, z tej klasy ludźmi, z naprawdę zawodowcami się mierzyć i przeszkadzać im tutaj. Raczej byłem, poświęciłem czas na zrobienie solidnego reportażu, który atmosfera i to, co się później wydarzyło, przerosły moje nawet wyobrażenia, że coś takiego może się wydarzyć. Na sali dominowali sympatycy Radia Maryja i osoby duchowne w strojach lub nawet, jakby to można powiedzieć, po cywilnemu ubrane. W każdym bądź razie sala była nabita. Dużo ludzi też stało. Za stołem, pod ścianą siedział Rajna i Szcześniak.
Jasiek. I oni mówili bardzo odważnie. Pamiętam taki moment, jak Rajna powiedział coś takiego, bo było dużo księży, bo w Siedlcach jest seminarium dosyć duże. I jeden z księży tam jakby przy aprobacie całego tego zgromadzenia opowiadał, bo te żywe były wystąpienia w Jedwabnem. To było już po tej mszy ekspiacyjnej. To znaczy w kościele na Placu Grzybowskim, bo byłem tam, robiłem fotoreportaż, ponad 50, około 60 polskich biskupów modliło się, po czym po mszy świętej podchodziło do krzyża, całowali krzyż w nogi Jezusa Chrystusa i jakby przepraszając w imieniu wszystkich Polaków za zbrodnie Polaków na Żydach w Jedwabnem. Nie? To było wielkie wydarzenie. Ja to wszystko udokumentowałem, sfotografowałem, byłem bardzo blisko tego. Obiło się to bardzo mocno w świecie. Nie wszyscy się w tym zgadzali. Nawet wśród biskupów był rozłam, że prawie 50-50. Niewielka większość ich tam się zjawiła i taki upokorzający akt wykonała. Nawet swojej piosence Przepraszamy Was, warto ich posłuchać. Zawarłem ten motyw jako bardzo ważny, głośny. No i to było w tym momencie, gdzie atmosfera była bardzo gorąca, codziennie media huczały. Też uczestniczyłem w tych wydarzeniach w Jedwabnym, bo dosyć chyba najaktywniejszym byłem w ogóle ze wszystkich ludzi w Polsce tam. Ale to przy innej okazji więcej. Natomiast atmosfera była coraz gorętsza, bo chodziłem po tej sali, nagrywałem, pstrykałem zdjęcia i widziałem te wrogie spojrzenia, nie? Tych rozmodlonych ludzi, tych takich gorących katolików i patriotów. Bo Rajna mówił, pamiętam, coś takiego. Mówi, drodzy księża, drodzy tam i tak dalej, ja nie jestem oderwany od rzeczywistości. To wy jesteście. To episkopat po tym skandalu, który z przepraszaniem jest oderwany od realiów i od prawnych historycznych. Już się gotowało w tych rzędach. Pomruki, niezadowolenia, brzydkie wyrazy, szmer. Jakby coś rosło napięcie. On mówi, proszę państwa, ja mi limuzyny nie wożą. Ja jeżdżę komunikacją miejską, tramwajami, autobusami. Ja słyszę, co Polacy mówią, że to hańba Kościoła, że tak nie wolno być. Nie powinno być. Że powinniście być wiernymi, że powinniście prawdy bronić za wszelką cenę. Pamiętam, jakiś ksiądz nie wytrzymał, wyrwał się, mówi, nie można zawsze prawdy mówić. A jak jest w domu alkoholik i dziecko to zauważy, to trzeba mu mówić, że ojciec alkoholik? Kopara mi opadła, nie? Ksiądz. Takie porównanie. Raj na swoje w tym duchu. Już po prostu, no słuchajcie, to naprawdę, to gdzieś byłem na wysokości 4., 5. rzędu pod ścianą, robiłem swoje. I w pewnym momencie jakiś facet, dziadek siwy, Goławski się nazywał, później się dowiedziałem, znana rodzina Goławskich w Siedlcach, liczący się tam członek KPN, oczywiście wielki patriota, krzyknął coś takiego, bo już mnie ludzie rozpoznawali, nie? Już było, miałem znaną twarz w tamtych czasach. Gazety, nie, różne uczestnictwa w tych wszystkich wydarzeniach, przecież Gazeta Wyborcza to potrafiła o mojej działalności w Jedwabnym to napisać 6 artykułów w jednym numerze. Na pierwszej stronie, na drugiej, 2 strony, kublik w środku, turnął na drugiej i w ogóle taki miałem po prostu, tak mnie dowalali, nie? Tak mi chcieli zniszczyć opinię, nie? Wolę uczestniczenia, tym walki i tak dalej, nie?
tak mi przykleili tyle łatek różnych, nie, w które ludzie do dzisiaj wierzą. Nie? Ale i tenże Goławski wstał i na całe gardło. Bubel to ubek! Bubel to ubek! Bubel to ubek! I w tym momencie zerwało się, nie wiem, kilku dziadków, jakieś baby, nie? I przez te krzesła, w moją stronę wszyscy, z pazurami, nie? Żeby mnie rozerwać, nie? Jakiemuś pierwszemu z brzega, tylko w mordę wypaliłem i chodu, nie? Ale do drzwi wyjściowych było dużo dalej, więc za ten stół skoczyłem. A Rajna, starszy gościu, dziadek, ze szcześniakiem, ten stół, o tak, barykadę. I za tym stołem żeśmy się schowali, i krzesła, i walenie, burda, no jak awantura, bijatyka, co któryś się zbliżył, to był go. Ja już od sił w pewnym momencie opadłem, bo to trwało, nie wiem, kilkanaście minut, mówię, Boże, kiedy tu policja przyjedzie? Nie było komórek takich rzeczy, że można było, tylko było liczyć, że ktoś tam, rzeczywiście ktoś zadzwonił. Taka akcja. Policja przyjechała, przepychanki, dalej ubliżanie, no lincz, by nas tam rozerwali, by nas tam, naprawdę nas strzępy. Później napisałem na ten temat artykuł, uwieczniłem to, żeby to udokumentować. Takich mamy w Polsce patriotów, nie? I tych rozmodlonych. Też jestem wierzący, ale inaczej. Nie tak fanatycznie i że prawdę nie przyjmuje. Albo taką, jaka jest. To jest straszne po prostu. To jest fanatyzm i zaślepienie po prostu. Ale po złej stronie, nie? Po złej stronie. I wspominałem nawet temu Rajnie o tym, ale obiecał, że przyjedzie do Polski i porozmawiamy sobie przed kamerą, bo jest o czym. A to taki epizod, który no odbił się na mojej psychice, bo ja po raz pierwszy się zderzyłem, że ludzie tak wierzący, rozmodleni i księża są zdolni do czegoś takiego, do bronienia kłamstwa w taki sposób.